starszej, bo to jest bardzo inteligentna kobieta. Po prostu co oni od niej chcą? Słyszałam opowieści moich bliskich, moich sąsiadów, moich nauczycieli, którzy opowiadali o tym, jak to było w czasie II wojny światowej, kiedy nad Oświęcimiem unosił się żółty, mający słodkawy posmak dym. To znaczy, że ruszały krematoria. Kiedy moja babcia opowiadała mi, że jako młoda mężatka, mająca już wówczas dwoje małych dzieci, razem ze swoimi koleżankami postanowiły pójść i zanieść żywność do Auschwitz. I opowiadała o tym strachu i o tym, że poszły, choć bardzo się bały. I takich opowieści było bardzo wiele. Czy wydaje się dzisiaj możliwe do ogarnięcia to, że takie fabryki śmierci, taka zagłada straszna, działa się tutaj, na ziemi, w Polsce? Dlaczego ludzie, którzy mieli swoje domy, swoje rodziny, swoje gospodarstwa, sklepy, prowadzili spokojne, normalne życie? I nagle powiedziano, nie będziecie już mieszkali tutaj, nie będziecie mieli prawa do życia. Getta, przemoc, obozy koncentracyjne. To wszystko wymyślono właśnie po to, by unicestwić ludzi, którzy chcieli tylko żyć. Mieli swoje marzenia, swoje miłości. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tę konferencję. Za to miejsce, za te tablice, które tutaj przypominają o miłości i o nadziei, bo pamięć i nadzieja to splatające się ze sobą słowa, gdy wspominamy bohaterstwo naszych rodaków. Bez pamięci nie ma tożsamości, bez nadziei nie ma przyszłości. I ta konferencja dzisiejsza o tym przypomina i pokazuje też, jak wiele jeden człowiek jest w stanie zrobić dla drugiego. Potrzebna jest tylko właśnie miłość, nadzieja. I tej nadziei na przetrwanie nasi rodacy, Polacy, dawali bardzo wiele. Można przypominać i przywoływać setki nazwisk tych, którzy potrafili się przeciwstawić, którzy potrafili właśnie pokonać własny strach. Często mając świadomość tego, że przecież może to kosztować życie ich samych i ich rodziny. Różna to była pomoc, tak jak były różne możliwości. Tutaj już zostały przywołane setki świadectw. Mamy pewnie też dziesiątki nieopowiedzianych historii, których świat nigdy nie usłyszy, bo ci, którzy byli ich bohaterami, po prostu odeszli, zginęli, zmarli, nie zdążyli opowiedzieć tych swoich historii. Ale pomagając, ratując innych ludzi, ratując Żydów, pokazywali, że w tym strasznym czasie niemieckiej nawałnicy wojennej, tej machiny śmierci, uruchomionej właśnie przez Niemców, można zachować człowieczeństwo i to dało nadzieję i to dało nam wszystkim zwycięstwo. Można przytaczać wiele nazwisk, wiele historii. Może to być na przykład małżeństwa Augustynów. Pani Józefa i pan Józef podczas okupacji w Przeżynach ukrywali trzy osoby żydowskiej narodowości, rodzinę Eliasza Haskela. Zostali za to zastrzeleni na podwórku swojego gospodarstwa. Rodzina Baranków z Siedlisk została rozstrzelana za ukrywanie rodziny Gottfriedów. Apolonia i Stanisław Gacoń za ukrywanie 10-letniej dziewczynki, która również została zamordowana przez Niemców. To tylko kilka przykładów. Pokazuje one, że w barbarzyńskich czasach Polacy zachowywali się dzielnie i przyzwoicie. Na chwalebnych kartach tej historii zapisał się również polski kościół. Księża, zakonnice, bracia zakonni udzielali schronienia na plebaniach, w klasztorach, zgodnie z wyznawanym systemem wartości i wiarą. Wielkim aktem odwagi było na przykład zachęcanie wiernych do angażowania się w działania na rzecz ludności żydowskiej. Czy wystawianie dokumentów, ukrywanie. Różne to były rodzaje pomocy, ale najważniejsze, że ta pomoc była. Nadzieja to słowo klucz do zrozumienia wydarzeń tamtych czasów. Nadzieja, gdyby jej nie było, czyny naszych rodaków zdawałoby się na nic. Nadzieja przekuwała, była w wiarę, że kiedyś te bestialskie czasy będą miały swój kres, a życie ludzkie znowu będzie miało wartość.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To cytat z Ewangelii Świętego Jana. Jest dla mnie wielkim honorem, że mogę dzisiaj tutaj uczestniczyć w tym bardzo ważnym, przywołującym prawdę przedsięwzięciu, a przede wszystkim w konferencji, która ukazuje właśnie praktyczny wymiar tych słów, że nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Chcę bardzo serdecznie podziękować organizatorom konferencji, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, Johnemu Danielsowi za uczczenie ofiar II wojny światowej, przede wszystkim Żydów, ale również tych, którzy z ofiarnością nieśli im ratunek. Dzięki takim inicjatywom jak ta konferencja świat może poznać swoich bohaterów, ale świat przede wszystkim poznaje prawdę. Prawdę o tym, że Żydzi i Polacy wspólnie razem mieszkali tutaj w Polsce nad Wisłą, budowali polskie państwo, współpracowali, byli sąsiadami. Żyło się im dobrze. Pewnie mieli swoje kłopoty, problemy, jak to zawsze. Ale wreszcie przyszedł właśnie ten czas terroru. Niemiecka okupacja, niemiecka bestialska wojna, która chciała przede wszystkim zniszczyć nasze narody, nasze państwo, nasze wspólne państwo. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi. Dzisiaj musimy razem głośno mówić prawdę o tamtych czasach. Musimy mówić o bohaterskich Żydach i o bohaterskich Polakach. I to właśnie Polacy i Żydzi, Polska i Izrael, mamy w tej sprawie najwięcej do powiedzenia. Bo to jest nasza wspólna sprawa. To jest nasza wspólna nadzieja, to jest nasza wspólna prawda, to jest nasza wspólna miłość. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Tak mówiła premier Beata Szydło podczas międzynarodowej konferencji poświęconej Polakom ratującym Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Konferencja ta odbyła się w Toruniu. O sobie samych. Minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Olga Mickiewicz, to jest audycja O sobie samych. Dziś porozmawiamy o pracownikach delegowanych, czyli między innymi, albo powiedziałabym raczej przede wszystkim, o kierowcach tirów. Polska wysyła za granicę 500 000 pracowników delegowanych rocznie. Głównie są to pracownicy właśnie firm transportowych, ale też budowlanych. Niedawno urzędnicy Unii Europejskiej przy sprzeciwie Polski zdecydowali o zaostrzeniu przepisów pozwalających na pracę tych osób. Jakie będą tego konsekwencje? Będziemy o tym rozmawiać do 23. Najpierw jednak posłuchajmy reportażu, opowieści kierowców o tym, jak wygląda ich codzienność. To nie jest za ciekawa praca. No, bardzo ciężka. Ludzie, którzy nie mają pojęcia na ten temat, to w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, co my robimy. Odpowiedzialność bardzo duża. Ja jeżdżę akurat na trasach międzynarodowych, mało co po kraju jeżdżę, także jeszcze złodzieje są ludzie na parkingach. Uśpią panią na parkingu, gaz zapuszczą, człowiek śpi. Kradną, także głowa boli. Polskie mniej takie są kradne, ale tam na Niemczech są to więcej kradne. Pan skąd jest? Ja z Ukrainy. Z Ukrainy. To też pracuję tu. Niemcy jak Niemcy, ale są Francja, duże miasta związane z tym, że bardzo dużo kradną. Anglia to samo, tak, Hiszpania, Włochy. Kiedyś się zdarzyło coś panu groźnego? Próbowali się włamać do auta, ale akurat się obudziłem i trzech ludzi sobie poszło. Anglia wygląda w ten sposób, że tam się płynie, to emigranci wchodzą do ciężarówek, wszystko pakują się, tak? Przepływając na drugą stronę, przy kontroli znajdują imigrantów. No i już jest problem, bo jest kierowca karany za to i jest właściciel firmy za to karany. Skąd pan jest? Z jakiego miasta? Ja jestem z Podkarpacia, z Leżajska. Gotowanie, spanie, wszystko jest w kabinie, nie? Teraz jest zimno, jest koniec listopada. Znaczy się bardzo ładnie, jeszcze jest ciepło, naprawdę wyjątkowo. No ale jednak przymrozki w nocy już się zdarzają. Pan śpi w kabinie? Tak, ale jest ogrzewanie, wszystko, łóżko. Ja mam w kabinie w domu. No, można powiedzieć drugi dom, nie? Albo odwrotnie, pierwszy. Garki, nie garki, butla, wszystko. I się gotuje, tak? Samemu się przyrządza wszystko, posiłki. Wiadomo, nie stać nas na to, żebyśmy chodzili po restauracjach i się żywili, no bo bym musiał jeździć tylko i pieniążki zarabiać na jedzenie. A dla rodziny co by było? Nic by nie było. Ma pan rodzinę? Tak. I
to oni na to? No, żona się musiała z tym pogodzić. Tu jest coś za coś, tak? Jeżeli chce się żyć i zarabiać pieniążki, no to niestety no, trzeba się z czymś pogodzić. Nie? To ile kierowcy zarabiają? Mniej więcej, tak od do? Tak powiedzmy od 5 do 8 tysięcy, tak? No ale to trzeba cały miesiąc jeździć w trasie. Trzeba cały miesiąc, bo to nie jest taka możliwość, żeby sobie wyjechać w poniedziałek i w piątek być w domu, żeby te pieniążki zarobić. Nie? Najgorzej zimą, bo wiadomo, mrozy nie mrozy, to już się potem nie chce, jeszcze jakoś człowiek ugotuje, ale to pobyć, problemy są z wodą, tak, bo wiadomo, przyjdą mrozy pozakręcane, nie wszędzie wodę chcą dać. No, różnie podchodzą do ludzi, zwłaszcza do nas Polaków, no, najeżdżają na nas ze wszystkich stron. Tam za granicą? Za granicą, za granicą. Nie lubią nas tam pod tym względem, bo za dużo firmy robią tak zwanych kabotaży, przerzuty tam, tak, odbierają pracę tamtym firmom, no ale jakbyśmy my jeździli od poniedziałku do piątku na weekend do domu, by tego nie było, tak, tylko że u nas się musi jeszcze dużo zmienić, żeby się tak stało. Wcześniej ja na Ukrainie też pracowałem, teraz może mało mnie Ukrainie zarobiają przez tą wojnę, tak, chcesz, nie chcesz taki los, musisz jechać zarobić pieniądze, bo mam moje dziecko, mam syna, córkę i muszę, dlatego jak są polskie kierowcy, wyjeżdżę na zachód pracować, jak nie przyjeżdżam do Polski pracować. A od kiedy pan pracuje w Polsce, jak długo? Już półtora roku. Kiedy pan był w domu ostatnio? Raz na 3 miesiące, jeden na 2 tygodnie, na 3 tygodnie. No normalnie wszystko. Może być. A teraz skąd pan jedzie i dokąd? Ja jeżdżę po kraju teraz na Śląsk Dolny, jeżdżę na Kraków, Częstochowa i pod Poznań. No wszystko po kraju. Nie na zachód? Tak, na zachód. Nie, ja się nie chcę jechać. Boi się pan na zachód jechać? Nie, nie boję, no nie mam takiego doświadczenia, wiesz, kierowcy, żeby jeździć po zachodu i tak dalej. Takie życie, nic nie robisz. Co tu dużo mówić, no. Człowiek wolałby być też w domu, co tydzień nie stać no, na parkingu, tylko być w domu, swoje zrobić i jechać do domu. Ale taka praca i takie życie, no. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Ja mówię, no u nas się to szybko naprawdę nie zmieni, żeby to było tak, jak na przykład we Francji jeżdżę, przychodzi piątek po południu, już te ciężarówki stoją, ci kierowcy jadą do domu, przyjeżdżają w poniedziałek czy tam w niedzielę na wieczór, jadą w trasę, są w trasie, wracają, żyją, mają odpowiednio zapłacone, mają odpowiednie warunki. Ale wie pan, ja tak sobie wyobrażam, jak się pracuje 3 tygodnie ciągiem, cały czas jest się w drodze, no to człowiek aż chce jakiejś odmiany, nie wiem, jakiejś rozrywki. Rozrywka, no jest rozrywka, jest gdzieś blisko, to się idzie, pochodzi, poogląda, no. A jak nie, no to są koledzy, spotyka się na weekendy, tak, no i co, no i się siedzi, rozmawia, jakieś tam imprezy się spokojne zrobi i wszystko. W drodze gdzieś tam, cały czas w trasie? Na parkingach, filmy się jakieś na laptopach poogląda, czy telewizję, bo jest taka możliwość, tam na satelitarny dekoder, tak się czas można jakoś sobie na weekend zapewnić, no. Jak się na parkingu stoi. A pan długo już pracuje jako kierowca? 77 roku. A co pan woził lata 70? Wszystkie artykuły spożywcze. To się zmieniło, że szłem na 8 godzin i do domu wracałem, a teraz jest praca taka, że trzeba jechać, no nie daleko. Teraz z Hiszpanii wróciłem. Do domu będę jechał. Ale ile czasu pan spędza w domu, a ile czasu w drodze, w samochodzie? Trzykrotnie więcej w samochodzie jak w domu. To są 1000 kilometrów. Jak z domu wyjechałem, a w tej chwili już mam przejechane 7500 kilometrów. Od momentu wyjazdu z domu ostatniego, tak? No tak, bo ja poleciałem na Anglię, z Anglii poleciałem na Hiszpanię, a na Hiszpanii to byłem aż tam jak Malaga jest, to jest od francuskiej granicy, jest 1200 kilometrów. A mogę do pana zajrzeć? Tu jest lodówka, tu mam wszystkie schowki, cukier, mam kawę, mam... Tu jest miejsce do spania? Tu jest miejsce. Cieplutko mam i chcę ustawić na 20, to sobie na 20 ustawiam i śpię. Mój syn on też wraca ze Szkocji. Proszę. Cześć. Słuchaj. Jest zakopają redaktor Korupają. Mogę za chwilę do ciebie odzwonić? Dobra, dobra. Są pewne parametry. Chcesz jest. To ja zawsze wiesz, to zależy od księdza. To syn, księdz, pan całem na kierowców? No. A pamięta pan pierwszy swój wyjazd za granicę? Tak.
do Portugalii w 1996 roku. Nawet nie było nawigacji, nic, tylko kupa map i to się dojechało. Wtedy miałem rozwagunek. A takie radio jest do czego właściwie? Do informacji, czy jest gdzieś korek, czy no spytają się, może ktoś był w tej firmie, albo nie mogę znaleźć tej zony, no może ktoś podpowie, no nie? Ale nikt to się A możemy posłuchać, jak to jest na radiu? Ktoś krzyknie, ty głąbie, taki, nie taki, no i nerwy puszczają i to, no tak, to jest. Się zaczyna obrażanie. Się zaczynają obrażać. Do czego to podobno? Kiedy pan rusza do domu? No już mam 7 godzin pracy. Pan się pyta, jak on się załatwuje i jadę. No to już, jutro będzie pan w domu. Ja mogę powiedzieć, że tutaj mój dom jest i tam jak tutaj może już bardzo dobrze. Już myślałam, że mówi pan tu w ciężarówce. Nie ukrywam, bo nieraz jest człowiek już zdenerwowany, bo to tysiące kilometrów się przejeżdża, zajeżdżasz na tą bazę, aby to oddać te papiery, to wszystko i pójść do domu. Ale do domu to idziesz tak, że wejdziesz swoje kąty, obejrzysz, no nie, tam z żoną się porozmawia, czy z dziećmi się porozmawia. I już się chodzi, już się kręci. Nie raz ona mówiła, że czyli ciągnie jednak drogę. Ciągnie, no bo to cały czas jest co innego. Jedziesz co kilometr, co dwa, to jest co innego. No, bo tak to jest. To szerokiej drogi w takim razie, bezpiecznej do domu. Więcej naszych reportaży można znaleźć na stronie studia reportażu i dokumentu reportaż.polskiradio.pl, a gośćmi audycji o sobie samych są dzisiaj Tadeusz Kucharski, Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność, dobry wieczór, i Maciej Broński, Organizacja Pracodawców Transportu i Logistyka Polska, dobry wieczór. Dobry wieczór. I myślę, że zanim zaczniemy rozmawiać o dyrektywie kontrowersyjnej, która wiele emocji wzbudza nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, to porozmawiajmy może o realiach życia kierowców. Czy to rzeczywiście jest tak, jak mi panowie opowiadali na parkingu, panowie kierowcy, którzy akurat mieli przerwę w tych tysiącach kilometrów, które zazwyczaj robią? Jak to jest, pan Tadeusz Kucharski? Docierają do pana sygnały o tym, jak wyglądają realia życia tych kierowców? Wyglądają tak, jak ci panowie to przedstawiają. Ciężka jest praca kierowcy. Rzeczywiście to jest... Znowu swój dekalogiem, podczas gdy dekalog został zmieniony. Fatalne kłamstwa, fatalne ingerencja w zakon Boży. Adwentyści mówią, że no, cytują z Biblii, że ktoś będzie grzebał w zakonie Bożym. No i grzebał. Dziady Chrystusa są niegościnne takie, wiesz, tylko dla siebie, w ramach mafii żydowsko-watykańskich, no, szczególnie to w centrum Europy, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Trzeba się potem gdzieś wykąpać, dostęp do wody jest ograniczony, woda jest zakręcona. Jeżeli jest gdzieś, powiedzmy, możliwość, to trzeba za to płacić, niestety. I to też już jest problem. No nawet jeżeli trzeba gdzieś na parkingu postawię auto i idę się wykąpać, to potem z mokrą głową wracam do tego auta. Jest minus... No różne temperatury mamy, więc ja mówię o tych takich sytuacjach, tak, gdzie mamy temperaturę minusową. No. Przeziębić się jest nie problem. I potem człowiek, no niestety z taką lekkim przeziębieniem, czy powiedzmy z gorączką, no musi jest pokonywać ileś tam kilometrów. Nie może sobie pozwolić na to, że gorzej się dzisiaj czuję, to nie pójdę do pracy, prawda? Musi zawsze tą pracę robić. To może trochę dziwić z punktu widzenia laika, bo wystarczy wyjechać poza miasto, żeby obserwować dziesiątki różnych reklam, noclegi dla kierowców tirów, posiłki w specjalnych cenach dla kierowców tirów, promocji i tak dalej, i tak dalej. Pan Maciej Broński. Proszę zobaczyć też taką
Tak, zgadzam się tutaj z Tadeuszem, że jest to bardzo ciężka praca, jest to praca odpowiedzialna. Tylko mnie uderzyło w tym reportażu pewien taki aspekt i myślę, że o tym aspekcie akurat tutaj wspólnie mówimy ze związkami zawodowymi, że politycy pochylają się nad losem kierowców, a ten los traktują, i to jest moje zdanie, bardzo instrumentalnie. Natomiast widzimy, że tak naprawdę wiele problemów by było rozwiązanych, gdyby państwo, o które ci kierowcy jeżdżą, zadbały o to, żeby ta infrastruktura parkingowa, sanitarna, noclegowa, socjalna była rozwinięta. Budujemy piękne autostrady, czasami mają one po trzy pasy w każdym kierunku ruchu. Natomiast co mamy dla zaoferowania kierowcom? My jako państwo, w tej chwili nie pracodawcy, bo to nie pracodawcy za to odpowiadają. Mamy jako tako wyrównany, prawda, plac, gdzie są wyznaczone, wymalowane stanowiska postojowe i oprócz tego nie mamy nic. Ale przecież tutaj aż się prosi zrobić na przykład wiaty, tam gdzie są miejsca jakieś siedzące. Tak i tak, Polska jest ciemna. Proszę państwa, wierzą we wróżby, we wszystko, wierzą w tej Polsce. Przestrzeń socjalną, bo on na przykład w sobie tam, gdzie nie ma akurat żadnej jakiejś restauracji, no coś ugotować. Tymczasem jaka jest rzeczywistość? My policzyliśmy na trasie Warszawa-Madryt, jest to 2000 km. Na tej trasie mamy zaledwie 54 obiekty, których można znaleźć nocleg. I na tej trasie jednocześnie poruszają się setki tysięcy po prostu tak zwanych tirów, czyli ciągników siodłowych z naczepą. Gdzie ci kierowcy mogą zejść? Oni nawet na tych placach nie znajdują miejsca. W tej chwili sami Niemcy się przyznali, brak jest około 30 tysięcy miejsc do zaparkowania. I ten kierowca, ja powiem tylko tak, zaraz zostanie ukarany, że nie zatrzymał się na nocleg. On nie ma gdzie się zatrzymać. Zatrzymuje się na pasie awaryjnym i nieszczęście gotowe, bo ktoś na niego najedzie. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać zaraz po najważniejszych informacjach. Reklama. Czyli radio Koncita, proszę państwa, reklam nie chcemy, idźcie precz, wróżb nie chcemy.